kochani, w modzie ekokreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na haul lumpeksowy. Będzie tylko kilka rzeczy, ale za to super perełek. No i oczywiście będą też stylizacje z tymi rzeczami, z rzeczami second hand i vintage. A także prezentacja ekoproduktów, bardzo fajnych ekoproduktów, które będę miała dla Was w prezencie. Także na końcu filmiku będzie rozdanie, a produkty, które dzisiaj zobaczycie, będą też w stylówkach. Także zachęcam do obejrzenia dalszego ciągu. No i jeżeli jesteście nowi na tym kanale, to zapraszam Was bardzo serdecznie do zasubskrybowania i wciśnijcie sobie przycisk powiadomień, żeby dostawać wiadomości o nowych filmikach, a także proszę bardzo o polubienie. Wiecie, te polubienia i subskrypcje to jest nagroda dla twórców, którzy spędzają czas na nagrywaniu filmów, próbują zrobić ciekawe treści, no i również dla mnie, także bardzo Was proszę, nagródźcie mój cały ten trud polubieniem oraz jeżeli chcecie dalej oglądać, to subskrybujcie. No i moi drodzy, zacznę od firmy, która przysłała mi bardzo fajny produkt i jak ostatnio było też w przypadku Kikaboni, to nie jest płatna promocja, ale będę miała dla Was prezent od tej firmy, no i ode mnie oczywiście. Będą to ekosiatki. No i zobaczcie, kochani, mam tutaj taką broszurkę, która jest naprawdę bardzo ładna, także pokażę Wam trochę skrótów z tego. Super ekosiatki z włókien, to są takie, wiecie, dzianinowe ekosiatki, trochę robione jakby czy na szydełku, czy w każdym razie metodą dzianinową. No i mi się mega te ekosiatki kojarzą tak vintage, wiecie, z PRL-em i nawet są w ten sposób reklamowane. One są naprawdę świetne, zajmują bardzo mało miejsca, zaraz Wam pokażę i pokażę Wam te siateczki też w stylizacjach, jak to wygląda z różnymi rzeczami. To jest naprawdę bardzo fajna opcja. Teraz jest dużo tych ekosiatek, bo wiecie, że próbujemy być tacy proekologiczni, żeby wspierać środowisko, nie wyrzucać tych plastików tyle. No i stąd ten pomysł, Teko, zobaczcie, taka jest nazwa tej firmy, ekologiczne opakowanie z troską o przyszłość. No i rzeczywiście, super to jest. Firma robi też takie woreczki, takie jakby taki rękaw jakby do pakowania produktów, ale to jakby dla nas mniejsze ma znaczenie. Natomiast są świetne te ekosiatki. I wiecie co, mam kilka kolorów, już Wam wszystko powiem. Są takie różnokolorowe ekosiatki i akurat ten zestaw mi się mega kojarzy, wiecie, z Rasta i z Bobem Marleyem i tak dalej, bo akurat taki zestaw tutaj jest tych kolorów. No i te akurat, ta siateczka nazywa się Awoska i ona jest zrobiona z poliestrowego włókna. Jest naprawdę bardzo trwała, 10 kg może wytrzymać. 35 na 40 się tutaj mieści, także naprawdę spore zakupy możecie tu zmieścić. Zaraz będziemy wypróbowywać te siateczki. Super, naprawdę bardzo fajna rzecz. Właśnie to można sobie tak zwinąć, że naprawdę zajmuje to mega mało miejsca, zobaczcie. Możemy to zwinąć w dłoni i wcisnąć wszędzie, do kieszeni, do torebki małej nawet. Także w ogóle mega mało miejsca to zajmuje. No i druga jeszcze propozycja to jest taka sama siatka wyglądowo, ale patrzcie, jest zrobiona z bawełny. Dobrze mówię? Tak, biały, naturalny bawełna, też ten sam rozmiar, też do 10 kg i to jest taka już na lato bardzo też fajna propozycja. Taka siateczka, też wszędzie to wsadzicie, a zakupy będą wyglądały naprawdę spoko w tym. W każdym razie, jak idziemy na zakupy i chcemy mieć coś podręcznego, to się wszędzie zmieści i naprawdę będzie super wyglądać. Zaraz zobaczycie. Kochani, zachęcam Was serdecznie do zajrzenia sobie. Podam Wam, kochani, w opisie link, na którym możecie, e-mail, na który można pisać i link, gdzie można dostać takie siatki. Można też zobaczyć je na Instagramie. Ja też wstawię jakieś przebitki z tymi siatkami na Instagram, także zobaczycie. Także macie namiary na te siateczki. Możecie też zobaczyć sobie na stronę internetową tej marki. No i myślę, że jest to super propozycja i dzisiaj będziecie mogli to otrzymać. Na końcu filmiku się dowiecie, w jaki sposób. Pokażę Wam już od razu na początku, jak ta siatka wygląda ze stylówką, którą dzisiaj mam na sobie. Bo właśnie dzisiaj mam na sobie taką czerwoną, taki fajny odcień czerwieni, stylówkę. Tą moją sukienkę taką z dodatkiem wiskozy.
Bardzo lubię tą sukienkę, ona jest bardzo wdzięczna, fajnie wygląda na figurze. No i dzisiaj w ogóle ubrałam się cała w jednym kolorze i zobaczcie, mam na sobie też szal, który jest moim nowym nabytkiem za 2 zł. I to jest jedna rzecz z dzisiejszego hola. Tutaj gdzieś jest metka, więc zaraz może ją znajdę, to wam powiem. O, jest, jest metka, udało się, patrzcie. Thai silk 100%. Prałam oczywiście ten szal, już ma przepiękny kolor i zobaczcie, to jest taki trochę jakby prążkowany lekko szal i ma frędzelki, jest w świetnym stanie i kupiłam go naprawdę za 2 złotówki na wyprzedaży. Nie wiem, czy ten kolor jest taki trudny do wystylizowania, że nikt go nie wziął, albo może nie wygląda jakoś spektakularnie, ale mnie ten kolor się bardzo podoba i on będzie mi też do bardzo wielu rzeczy w lecie pasował i na wiosnę, bo ja bardzo lubię taki odcień czerwieni. No i moim zdaniem jest świetny, będzie ożywiał fajnie, można włożyć do praktycznie każdego ciucha takiego zewnętrznego w neutralnym kolorze i super sobie ożywić stylizację. No w każdym razie jestem bardzo zadowolona z tego szala, no i to jest jedwab, więc w ogóle też świetnie, bo i czuć, bo to jest takie przyjemne naprawdę, on jest taki trochę grubszy już jakby, gruby ten jedwab jest, to nie jest taki cieniusieńki, mgiełkowy szal, dlatego naprawdę miło ogrzewa w tej chwili moją szyję, bo tutaj jest tak dosyć chłodno. No i zobaczcie, właśnie mam tą siatkę i można sobie tutaj wsadzić różne rzeczy. Załóżmy, że szłabym z lumpeksu. Właśnie zresztą z taką czarną siatką byłam ostatnio w lumpeksie. Nawsadzam trochę tych rzeczy. Zobaczcie, jak to się rozciąga. Naprawdę, naprawdę sporo rzeczy tam wejdzie. Jeszcze spokojnie by wyszło z 3-4 ciuchy do tego. Ja miałam całą siatkę napchaną właśnie zakupami z lumpeksu tutaj. I naprawdę dużo mi się zmieściło, całe zakupy, które zrobiłam, co widzieliście z ostatniego filmiku o tym sklepie w Dobczycach, całe te zakupy, które tam zrobiłam, mi się zmieściły do tej siatki, oprócz narzuty, bo ta narzuta sama to by weszła solo do tej siatki, ale naprawdę uważam, że spoko gadżet i taki właśnie klimatyczny, trochę w stylu vintage. Jestem bardzo ciekawa, jak się wam te siatki podobają. Mi się mega podobają. No i to jest naprawdę bardzo, bardzo praktyczne, fajne i takie bezproblemowe, bo to się ani nie będzie mięło, ani nic. O! Wyjmę te rękawiczki, bo one strasznie... mają tutaj takie rzepy i wyjęłam z niej rękawiczki, żeby nie podarły tej siatki, bo mają takie rzepy, a ta siatka jest nowa i chciałabym, żeby była jednym z prezentów dla was. Także tadam! Jak mówiłam, zobaczycie jej jeszcze w stylówkach. W ogóle dużo kolorów jest. Te kolory wszystkie, które ja tutaj mam, są dostępne. I jest chyba jeszcze, o ile wiem, więcej kolorów. Już wam powiem. Jeszcze jest niebieska. Tak, żółtą mamy. Niebieska jest i biała z tych takich poliestrowych też. Natomiast ta naturalna jest właśnie w kolorze tej naturalnej bieli. No to idziemy dalej. Jak już jesteśmy przy tej sukience, to pokażę wam też inny zestaw do tej sukienki. Mianowicie kupiłam też kołnierz, który kosztował naprawdę też grosze. Naprawdę to było jakieś, nie wiem, 8 zł, coś takiego. I to jest, już pokazuję, żeby mi się to nie podarło. To jest kołnierz z naturalnej lamy. Czarny, także bardzo fajnie, bo bardzo uniwersalny. Vera Stockholm. Przesuper jest ta rzecz, bo ona ma tutaj takie zapięcie jak do futra i w związku z tym można sobie to na wszystko założyć. Zobaczcie, ja tutaj mam to założone w ten sposób na przykład na sukienkę. Jeżeli chcemy sobie jakiś outfit nawet wewnątrz ocieplić, to taki ozdobny kołnierz można sobie dołożyć, no i całkiem spoko to wygląda. Może niekoniecznie akurat do tej sukienki, nie przeszkadza mi to, ale pewnie bym wybrała inną stylówę. Na każdą rzecz, na sweter, na sukienkę można coś takiego nałożyć. Jak mamy bardzo skromną sukienkę, to taki kołnierz nie dość, że ociepli, to jeszcze nam upiększy strój.
I wiecie co, to jest przemięciutkie, bo to jest właśnie naturalne futerko lamy. Jest przesuper, bardzo, bardzo miłe. I no i właśnie, można to na wszystko ułożyć. Zobaczcie, tutaj też przebiteczkę z płaszczem na tą sukienkę, czarny płaszcz kaszmirowy i do tego ten kołnierz. I taki płaszcz łatwo można wtedy przeobrazić z takiego normalnego, dziennego płaszcza w coś takiego ekstra wieczorowego, czy to do teatru, czy na jakieś specjalne wyjście. Możemy sobie tak dodatkowo ozdobić. No i przy tym jeszcze ocieplić, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ciepłe. Teraz jak to włożyłam, to jest mi ciepło, a przed chwilą naprawdę było mi trochę tutaj zimno już. Także fajna rzecz, fajny gadżet. Ja lubię takie gadżety kupować, bo one potem właśnie bardzo fajnie się do stylówek przydają i można w łatwy sposób przeobrazić prostą stylówkę w coś takiego bardziej ekstra. Także też super, super rzecz, bardzo fajna rzecz. No i kochani, kolejna rzecz to buty, które już dawno mam, właściwie one były w teatrze, ale chciałam Wam pokazać, bo to są Vintage Original Cibret, włoskie buty, tylko mają do wymiany fleczek tutaj, ale fajne vintage'owe buciki z takimi tutaj ozdobami, pokażę Wam je na zdjęciach. One są troszkę tutaj jeszcze do zadbania, właśnie muszę je zanieść do szewca, ale te buciki też chyba kosztowały około 5 zł, czy nawet 4 złote, to kupiłam z przyjaciółką, także jestem bardzo zadowolona z tych bucików. Mają świetny kształt i będą bardzo fajne na wiosnę. One są takie stalowo-szare z czernią, także też fajny inny taki zestaw i mają przepiękny właśnie ten design tutaj u góry. Takie lata 80. powiedziałabym. Właściwie to jest taki ciemny grafit te buty, to nie jest taka czerń. No i one też właśnie, jak mówię, kosztowały jakieś zupełne grosze. No i kochani, zapomniałam Wam pokazać tej koszuli w ogóle w ostatnim holu, w tym zabieram Was do lumpeksu. Pokazywałam tylko w przebitce z garderoby. No i to jest koszula Lindex rozmiar M. W zasadzie myślałam albo o Wiktorze z tą koszulą, to jest damska koszula, chyba damska, bo się zapina na damską stronę, ale ona jest duża i no i na dwoje babka wróżyła, albo będę ją używać jako piżamę. W każdym razie jest superowa, jest przepiękna i to jest tencel z jedwabiem. I zobaczcie, jaki piękny kolor ma ta koszula. Kosztowała 2 zł na tej wyprzedaży właśnie w tym lumpeksie Joy. I zapomniałam ostatnio, sorry, Wam pokazać w ogóle ją w holu. Tak, także to jest to, ona była po prostu w prasowaniu. To jest kolejna rzecz. Teraz, moi drodzy, pokażę Wam pasek, bo kupiłam świetny pasek z przepiękną klamrą. Zobaczcie, to jest taka klamra z pawiami. Jeśli się nie uda tego dobrze pokazać, to zobaczycie to w przebitkach zdjęciowych. I tu jest zamsz skóra i zamsz taki, taka klamra w stylu vintage i tutaj włożyłam sobie ją do takiej stylówki ze spodenkami, może nawet dwie stylówki mi się uda Wam pokazać, spodenki takie krótkie, grube rajstopy golf i do takiego mojego swetra Dolce & Gabbana, który już widzieliście, super, super pasek z takim fajnym systemem wsadzania do dziurek tutaj. No i ta klamra mnie urzekła, też nie kosztował wiele, bo ten paseczek bodajże za niego zapłaciłam dyszkę, chyba tak, dyszkę. Ale wiecie co, takie paski wyjątkowe ja kupuję, nawet jeśli kosztują dyszkę na nowym towarze, bo takie rzeczy oryginalne i takie specjalne, one często się przydają do takich, żeby zrobić coś ze stylówki, wiecie, prosty strój, ale pasek sam robi nam już robotę, robi nam specjalną stylówę. Do sukienki bordowej też będzie bardzo fajny ten pasek, do mojej takiej sukienki w kratkę, którą już też wiele razy widzieliście, szkocką, też super, bo to są takie kolory, które występują w tej sukience, także naprawdę będzie bardzo, bardzo przydatny mi ten pasek. No i się bardzo z niego cieszę w związku z tym. No i następna rzecz w dzisiejszym holu to będą rękawiczki skórzane, nowiusieńkie, zobaczcie. To są rękawiczki, które kupiłam sobie na narty. Są naprawdę piękne, w idealnym stanie, bardzo ciepłe. Tam w środku jest takie ocieplenie i jeszcze polar. To trzeba rozluźnić, żeby włożyć, bo jednak jest dosyć to obcisłe. No i pokażę Wam się w moich spodniach narciarskich, w tej bluzce z ostatniego programu sportowej pod spód i w tych rękawicach.
taki właśnie zdobycz na narty, a właśnie szukałam fajnych rękawic na narty, bo wbrew pozorom w lumpeksach często są zniszczone już te rękawice i rzadko mi się udaje kupić fajne, jakościowe rękawice na narty. Tak wyglądają. No zobaczcie, są naprawdę w stanie idealnym i to jest taka fajna, delikatna skórka. Cieszę się, że są białe, chociaż będą się brudzić, ale pasują mi do stroju narciarskiego, także ekstra. Jestem bardzo zadowolona. I te rękawiczki kosztowały 15 zł. Na nowym towarze w Dobczycach, tak? Tak, w Elce w Dobczycach. Kochani, no i ostatnia rzecz, taka perełka mi została. To jest coś takiego na lato i niedługo zobaczycie to coś w stylówach na projektantów. Ale dzisiaj Wam pokazuję, o tak, włożę ją tak poglądowo tylko na siebie, żebyście zobaczyli w przebitce. Przepiękna suknia Flippa K, nazywa się marka. I to jest jedwab, i podszewka jest jedwabna, i ta sukienka jest jedwabna, i zobaczcie, jaka ona jest cudowna. W takim trochę greckim stylu, długa, w pasy takie niebiesko, kobaltowo niebiesko, czarne. No i tutaj ma pod biustem takie wiązanie, bardzo fajnie to wygląda moim zdaniem. Bardzo mi się podoba. No i właśnie zobaczcie sobie, tutaj tą siatkę sobie do niej wzięłam w stylówce. Tak, tak tylko, żebyście zobaczyli, jak fajnie może taka sukienka wyglądać, bo nie chcę też już robić jakiejś bardzo konkretnej stylówy, bo niedługo będzie wystylizowana ta sukienka w stylizacjach specjalnych dla Was. Jestem mega zadowolona i na pewno w wielu stylówkach na wiosnę i na lato zobaczycie mnie w tej sukience, bo jest przepiękna, po prostu przepiękna. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii o moich zakupach dzisiejszych. No i oczywiście zapraszam Was do rozdania. I teraz, będzie tylko jedno rozdanie, w sensie tylko jedną osobę wylosuję, która zechce dostać te siatki. I teraz tak, białą siatkę sobie zostawiam, natomiast te siatki, czyli czarna, czerwona, żółta i zielona, będą do wzięcia. Będę chciała oddać dwie z tych siatek jednej osobie. Także jeżeli chcecie brać udział w rozdaniu, chcecie otrzymać te ekosiatki, to proszę Was bardzo, piszcie, oczywiście trzeba być moim subskrybentem, piszcie koniecznie, że chcecie i piszcie, do czego byście używali takie siatki, koniecznie. I wtedy trzeba też napisać, które kolory byście chcieli, bo osoba, którą wylosuję, dostanie te kolory, które sobie wybrała. Dwa z tych czterech kolorów możecie wybrać. I te dwa kolory dokładnie Wam wtedy przyślę, jeżeli tą osobę wybiorę spośród tych wszystkich zgłoszeń. Kochani, bardzo się cieszę, że mogę Wam znowu zaoferować coś fajnego i pokazać firmę, która się stara być eko i robi coś fajnego. Kochani, serdecznie Was zapraszam już na następny program. To będą stylówki na projektantów, a już na kolejny program będzie związany z walentynkami, ale to nie będzie takie typowo stylizacje walentynkowe, między innymi też. Ale już teraz Was na nie zapraszam i do zobaczenia, kochani. Cześć, trzymajcie się. Pozdrawiam.